Jak wygląda poród? Jak opiekować się noworodkiem? Na te i inne pytania można było uzyskać odpowiedź podczas dnia otwartego zorganizowanego przez personel oddziału ginekologiczno-położniczego w szpitalu w Raciborzu. 16 września w szpitalu rejonowym w Raciborzu odbył się drugi piknik dla przyszłych rodziców. Jest to inicjatywa naszego zespołu, który pracuje na oddziale ginekologiczno-położniczym. Chcemy po prostu pokazywać, że w jakich warunkach można u nas rodzić dzieci, poznać nasz personel, nasz szpital. To już druga edycja, może nie z mojej, ale z inicjatywy naszego zespołu i dyrekcji. Pierwsza edycja cieszyła się dużym powodzeniem, więc myślę, że dzisiaj będzie podobnie. Zapraszamy wszystkich, żeby oglądać, co tu mamy do pokazania. Organizowany jest głównie w trosce o mamy przyszłe oraz o mamy z dziećmi obecne. Jest wiele stoisk, stanowisk, które będą wspierały wiedzę pozyskiwaną na temat wychowania, leczenia, zaopatrzenia dzieci. Raciborska porodówka zorganizowała spotkanie z przyszłymi rodzicami, by zanim nadejdzie czas narodzin, przekazać cenne informacje dotyczące porodu, opieki nad noworodkiem. Jednym słowem, by odpowiedzieć na wszystkie nurtujące rodziców pytania. Chcemy paniom tutaj umożliwić, żeby mogły zobaczyć wiele rzeczy, jeżeli chodzi o pielęgnację noworodka, pierwszą pomoc noworodka. Chcemy też pokazać, co możemy zaoferować, jeżeli chodzi o oddział położniczy. Myślę, że pacjentki będą z tego bardzo zadowolone. Jest to okazja do tego, żeby być z nami, zobaczyć, jak to wszystko wygląda, poznać naszych lekarzy, nasze położne, miejsca, gdzie można i sposób, w jaki sposób można rodzić. Dyrektor Ryszard Rudnik wspiera pomysłodawców imprezy. Uważa, że tego typu spotkania umożliwiają przyszłym mamom i tatom bliższy kontakt z personelem, a to zwiększa ich poczucie psychicznego bezpieczeństwa. Chciałbym, żeby po prostu ten kontakt pierwszy był teraz, bo później jest zdecydowanie łatwiej i obracać się w naszym obiekcie i poznać naszych lekarzy, nasze położne. Jest to takie sympatyczne, bo myślę, że wtedy łatwiej podejmować decyzje. Dzisiaj w programie mamy zaplanowane kilka etapów zwiedzania i porodówki, i rozmowy z lekarzami, i z dziewczynami, z położnymi ze szkoły rodzenia. Cały personel oddziału noworodkowego też jest z nami, więc mamy będą mogły poznać cały przekrój naszej działalności, jeżeli chodzi o położnictwo. Jak zapewnił ordynator Tomasz Chmura, oddział ginekologiczno-położniczy zapewnia profesjonalną pomoc w zakresie ginekologii oraz położnictwa i patologii ciąży. Świetnie wyszkolony zespół służy pacjentkom nie tylko z powiatu raciborskiego, ale ze względu na bardzo dobrą renomę z oddziału korzysta wiele pań z powiatów sąsiednich. Ordynator zaznaczył, że raciborska porodówka oferuje różne metody łagodzenia bólu. Mamy inne metody łagodzenia bólu, mamy wannę do porodu, mamy gaz rozweselający, mamy również specjalne urządzenie, które łagodzi ból. Także myślę, że tutaj pacjentki mogą się czuć zaopiekowane. Wielkim zainteresowaniem cieszą się porody rodzinne, które są już standardem. Korzysta z nich blisko 100% pacjentek, dodał ordynator Chmura. Trakt porodowy, zaznaczył, dysponuje 4 dobrze wyposażonymi boksami do porodów z udziałem tatusiów. Jestem spokojna, bo było przy pierwszym porodzie wszystko dobrze, więc myślę, że... Dobry personel był. No. Pan jako tato już po raz drugi będzie przeżywał poród? No tak, po raz drugi. I jakie to uczucie? No już wiemy, co się tam dzieje, no i jesteśmy spokojni, że wszystko będzie dobrze. Trzeba być twardym i wspierać żonę, nie? W tych ciężkich, no jakby w ciężkim wysiłku, nie? Bo to jednak jest, no jakby to powiedzieć, no przeżycie, tak? No i trzeba jakoś sobie pomagać, wspierać, no i myślę, że jej to pomogło. Myśli pani, że trzymanie za rączkę pomaga? Tak, obecność męża dużo daje. Jest człowiek troszkę spokojniejszy, jak wie, że ta bliska osoba jest obok w tym najważniejszym momencie tak naprawdę w życiu. Raciborski oddział ginekologiczno-położniczy to 10 młodych, rozwojowych, energicznych lekarzy. Kadrę tę wspiera lekarka z Ukrainy, która zapewnia odpowiedni kontakt z rodaczkami trafiającymi na oddział. Zespół położnych liczy 32 osoby i stanowi mieszankę młodości, entuzjazmu z doświadczeniem. To wszystko świadczy o rozkwicie raciborskiego oddziału. Oddział noworodkowy, ginekologiczno-położniczy, nasz w Raciborzu, odbudowuje się. Jest coraz więcej porodów, jest fantastyczny. Nie trzeba już jeździć poza granice miasta. Zachęcamy wszystkie mieszkanki powiatu raciborskiego, żeby to właśnie tutaj przyjeżdżały, żeby to właśnie tutaj urodzić swoje dzieci.
dziecko pod fantastyczną opieką, którą zawiaduje doktor, ordynator, doktor Chmura. Pełen zakres operacji, w tym onkologicznych, świetny sprzęt dla ciężarnych, bezpłatna szkoła rodzenia. To wszystko oferuje Raciborska Porodówka i Ginekologia. Więcej na stronie internetowej www.porodowkaracibosz.pl.